Polska, rok 1996. Wszystkie ceny mają dwie postacie, nową i starą. Na ekrany kin trafia Nic śmiesznego, a Wisława Szymborska zgarnia literacką Nagrodę Nobla. Nasza raczkująca jeszcze branża gamedevowa raczy świat takimi hitami jak Firefight, AD2044, Lev Leon czy strategią udającą Warcrafta, Polanie. Wyszła też gra, dzisiaj nazwalibyśmy ją indykiem, która choć świata nie zawojowała, to w granicach naszego kraju narobiła sporo zamieszania. Operacja Glemp. I to ona będzie bohaterem tego odcinka. Lub antagonistą. Ocenicie sami. Witam was w tym trudnym materiale. Trudnym, bo... raz, że bazuje on głównie na cytatach z gazet czy forów, a dwa, dotyka dość wrażliwego tematu. Dodam zatem, że na tym kanale rozmawiamy o IT, grach i ogólnie o tematyce retro. Wasza, przykładowo, niechęć do kościoła czy gazety wyborczej nikogo tutaj nie zainteresuje. Nie traćcie swojego cennego czasu. Operacja Glemp to gra przygodowa, która ukazała się w 1996 roku. Została stworzona przez jedną osobę, Jacka Jędrzejczaka. Zauważyłem, że część mediów podaje jedynie jedną literę nazwiska. Ja jednak wychodzę z założenia, że ktoś, kto z imienia i nazwiska atakuje inne osoby i sam dumnie podpisuje się pod tym pełnym imieniem i nazwiskiem, pewnie by sobie tego nie życzył. Gra należy do kategorii gier przygodowych point and click. Szata graficzna, jak i interfejs nawet na rok 96 nie prezentowały się najlepiej. Trzeba jednak pamiętać, że jest to gra zrobiona przez jedną osobę, nie jak na przykład przywołana już przygodówka AD2044 z tego samego roku, robiona przez cały zespół, konkretnie zespół LK Avalon. W jakie realia zostajemy rzuceni? Chyba najlepiej oddaje to instrukcja gry. Zatem... jest rok 1996. Polską rządzi czarna mafia kierowana przez episkopat na czele z ojcem chrzestnym działającym pod pseudonimem Glemp. Wspierają ją organizacje prokatolickie pod wodzą ZHN, które kontrolują wszystkie instytucje w państwie. Specjalne bojówki wyłapują Żydów, masonów i innych niewiernych, którzy prowadzą działalność partyzancką. Zostałeś przez nich wysłany z misją polegającą na przeniknięciu do siedziby mafii, nazwanej Kurią, i wykonaniu rozkazów, które dostałeś w zalakowanej kopercie. Niestety zostałeś schwytany i uwięziony w podziemiach Kurii, zupełnie nagi, bez sprzętu i koperty z rozkazami. Od tego momentu rozpoczyna się gra. Musisz uciec z celi i wykonać rozkazy. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Łatwo przeoczyć coś niezbędnego w dalszej wędrówce, a każdy fałszywy krok może się dla ciebie skończyć tragicznie. Grę obsługuje się głównie myszką, ale klawiatura też się przyda. Pomiędzy ekranami przemieszczamy się klikając w trójkąty znajdujące się w rogu ekranu z widokiem sceny. Trzeba też pilnować swojej pozycji na danej lokacji z pomocą mapy. Przeszedłem tytuł i streszczę wam w skrócie, jak to wygląda, więc jeśli chcecie przeżyć tę przygodę samodzielnie, co odradzam, o czym za chwilę, to ostrzegam, że kolejne minuty to spoiler. Zatem zostaliśmy schwytani i przed nami trzy piętra Kurii. Nie będę tutaj podawał opisu przejścia, ale razem z wami pokonam pierwszy, najprostszy czy też najmniej skomplikowany poziom. Z celi wydostajemy się z pomocą gwoździa. Kamieniem rozbijamy kamerę monitoringu i zaglądamy do jednej z pobliskich cel. Tam zabieramy ze sobą mysz, którą to następnie podrzucamy przez uchylone drzwi następnego pokoju. Gdybyśmy tego nie zrobili, to dopadłby nas tak zwany klerokop. Przeszukujemy pokój i zabieramy to, co daje się zabrać. Najważniejsze jednak to odczytanie tajnego hasła z kalendarza. Specjalnym przyciskiem otwieramy sąsiedni pokój, a w nim lewarem odblokowujemy dalszą część Kurii. Idziemy do garażu. Tam zabieramy przedmioty, w tym gazę oraz numer telefonu. Wracamy do sali z klerokopem. Rozbijamy lustro i dzięki temu, że mieliśmy gazę w ekwipunku, to nie wykrwawimy się na śmierć. Z odkrytej skrytki zabieramy klucz. Nim otwieramy jedną z cel i oswobadzamy więźnia. Ze środka zabieramy co się da. Pora przejść na drugie piętro. W tym celu, w pokoju z martwym duchownym, dzwonimy pod numer znaleziony w garażu i podajemy hasło z kalendarza. Pierwszy poziom pokonany.
W dalszej części gracz będzie musiał m.in. przekupić księdza oglądającego filmy pornograficzne na czterech monitorach naraz i obserwować, jak ten polewa sobie denaturatu, po czym ślepnie, polać innemu duchownemu kolejkę, po czym ten triumfalnie zaśnie na ladzie, wrzucić do toalety granat ze skutkiem wiadomym. Duży fragment gry polega na ugotowaniu tzw. zupy po wałęsowsku, przy czym ta gotowana przez gracza będzie zawierała dodatkowo arszenik, więc w trakcie gry przyjdzie nam otruć Lecha Wałęsę. I dalej, zastrzelić z kałasznikowa księdza Jankowskiego, przed nami jeszcze obrabowanie sejfu, nagranie filmu pornograficznego, zabicie kardynała Glempa, wysadzenie kurii wykorzystując do tego dynamit i reaktor atomowy, który stoi sobie w jednym z pokoi i finalnie ucieczka z kurii. Uff. Gra kończy się ekranem z trzema trumnami. Na trumnie Henryka Jankowskiego dodatkowo znalazła się swastyka. To dlatego, bo ksiądz Jankowski słynął, i to nawet w świecie, ze swojego antysemityzmu. Został nawet uznany przez prokuraturę winnym lżenia i poniżania Żydów. Dzisiaj wiemy też o tym, co duchowny robił po godzinach. On sam poruszaną przez media sprawę molestowania i wykorzystywania seksualnego nieletnich uznał za kampanię oszczerstw prowadzoną przez Żydów i judeokomunistów. Jeśli planowaliście uruchomić grę na swoich blaszakach, to musicie wiedzieć, że dzisiaj odpalenie operacji nie jest takie proste. Zwykły DOSBox do tego nie wystarczy, to znaczy gra się odpali, ale za długo nie pogracie, bo zaraz na początku gra staje w miejscu i po zabawie. Sprawdziłem 4 różne wersje DOSBoxa i na wszystkich był taki problem. Ja odpaliłem tytuł na maszynie wirtualnej z DOSem. Tak więc grafika jest kiepska, zagadki nielogiczne, a brak logiki jest usprawiedliwiany humorem. Zakładam, że cała gra miała być komedią absurdu w antyklerykalnym sosie. Ale ja nie znalazłem tu nic, co by mnie rozbawiło. Ale chyba nie ma czegoś takiego jak humor uniwersalny. Jedni śmieją się oglądając świat według kiepskich, inni wyciskają łzy nad perypetiami Dilberta. Więc istnieje szansa, że ktoś znajdzie tutaj coś dla siebie. Śmieszna czy nie, to jedno jest pewne. Gra jest słaba. A czy posiada jakieś plusy? Jest darmowa, to trzeba zaliczyć na plus. Tytuł wymaga też od gracza, by ten pilnował ekwipunku, a robi się to na dwa sposoby. Albo zostawiając rzeczy w schowkach, albo wywalając niepotrzebne rzeczy do kosza. Inna rzecz, która mi się spodobała, to fakt, że listę zadań do wykonania poznajemy niemal na samym końcu gry. Bo jak informowało nas wprowadzenie, koperta z zadaniami została nam zabrana i odzyskamy ją właśnie przy końcu. O, ciekawy zabieg. Ciężko mi ocenić, czy czas gry jest plusem czy minusem. Z jednej strony minus, bo wystarczy godzina, aby poznać całość. Z drugiej strony plus, bo nie trzeba z tytułem obcować dłużej. Mówiąc godzina, mam na myśli granie z solucją, robiąc na drugim monitorze inne rzeczy. Warto też zaznaczyć, że przejście bez solucji będzie trudne, przez wspomniane już nielogiczne zagadki albo omyłkowe wejście do jakiegoś pomieszczenia. Na przykład niechcący wszedłem do skarbca, gdzie drzwi automatycznie się zatrzaskują. Problem polegał na tym, że nie posiadałem w ekwipunku klucza do skrytki, w której znajdują się papierosy, a papierosy są potrzebne do wzniecenia dymu, uruchomienia alarmu itd. Gdybym miał wystawić grze ocenę w skali do 10, to pewnie byłoby to 2 na 10, ale ta dwójka jest taka na szynach, na zachętę. Gry religijne, a chyba te o antyreligijnym zabarwieniu też trzeba wrzucić do tego worka, nie mają dobrej pasy. Często są to proste kopie innych gier, np. klon Wolfa na SNES-a pod tytułem Super 3D Noah's Ark, czy seria dziwnych gier strategicznych pod szyldem Left Behind. Czasami zdarzy się jakiś wyjątek, jak Eternal War Shadows of Light, który jest totalną konwersją do pierwszego Quake'a i wyszedł całkiem nieźle. Operacja Glemp, oprócz ciętego humoru nakierowanego dość wyraźnie w jednym kierunku, nie ma nic do zaoferowania. Tym bardziej dziwi skandal, jaki wywołała gra, a wszystko zaczęło się od mszy w jednym z kieleckich kościołów. Jak już wspomniałem, gra ukazała się w 1996 roku, jednak mało kto o tym wiedział. Jak widzieliście, była to niszowa produkcja, szczególnie w zestawieniu z innymi przygodówkami, które wtedy wyszły. Minął rok 96, potem 97. Nikt, w cudzysłowie nikt, o grze nie słyszał.
To samo w 1998 roku. Nastał rok 1999. Michael Jordan, najlepszy koszykarz wszechczasów, kończy karierę. Koniec wojny w Kosowie. Do prowincji wchodzą międzynarodowe siły rozjemcze. Aleksander Doba z Polic w 80 dni opływa kajakiem Bałtyk. Była niedziela, 15 sierpnia. Msza w parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach. Podczas ogłoszeń parafialnych proboszcz poinformował o istnieniu niebezpiecznej i demoralizującej gry o znanym wam tytule. Dwa dni później, 17 sierpnia, na łamach kieleckiej Gazety Wyborczej napisał o tym Ziemowit Nowak. Z perspektywy czasu, realia, jakie oddaje artykuł, są naprawdę dziwne. Czytamy. O tej grze dowiedziałem się przez telefon od anonimowego rozmówcy, powiedział nam proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w kieleckiej dzielnicy Białogon, gdzie przeprowadza się autor gry. Ten pan powiedział mi przez telefon, że do naszej parafii przeprowadził się właśnie autor tej obrzydliwej gry. Wyobrażacie sobie dzisiaj aferę, bo jakiś twórca czegokolwiek przeprowadził się do jakiejś dzielnicy? W dodatku mówimy tutaj o Kielcach, nie o małym miasteczku. Poza tym wydawało mi się, że Kielce w 1999 roku były już uodpornione na, powiedzmy, kontrowersyjnych twórców. Jasnym staje się fakt, że na ów twórcę doniósł jakiś jego znajomy, bo jak ktoś inny mógł o tym wiedzieć? Autor gry, wtedy 25-latek, był absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej. W 1999 roku pracował w kieleckiej firmie z segmentu IT Altar. Firma istnieje do dzisiaj, a ówczesny członek zarządu, Marek Wesołowski, tak komentował zajście. Bo oczywiście, że dziennikarz skontaktował się z szefem młodzieńca. Pracodawca nie może, a nawet nie wolno mu kontrolować przez całą dobę tego, co robią jego pracownicy. Żyjemy w wolnym kraju i każdemu wolno robić, co chce, w granicach obowiązującego prawa. Dziennikarz Gazety Wyborczej skontaktował się z autorem i ustalił, że ten już dawno o grze i stronie, gdzie można ją pobrać, zapomniał oraz że nie ma zamiaru nic usuwać. Dziennikarz ustalił też, że strona młodego programisty została już raz usunięta z jednego z polskich serwerów, zanim wybuchła afera, i dlatego została umieszczona na jakimś serwerze amerykańskim. Do strony nie da się dzisiaj dostać nawet przez Internet Archive, ale znalazłem cytat, jaki się tam znajdował. W przeciwieństwie do NATO nie uważamy wojny na Bałkanach za zakończoną, dlatego dalej, wchodząc na tę stronę, pomagasz rozwiązać problem na Bałkanach. Każda osoba, która nas odwiedziła, to dwie kulki, po jednej dla Serba i Albańczyka. Buszując po archiwach polskich grup dyskusyjnych, można przeczytać, że temat chwycił. I już 18 sierpnia, dzień po publikacji w gazecie, jakaś rozgłośnia radiowa mówiła o grze. I w ilości postów to widać, gra wyraźnie robiła się coraz popularniejsza. Internauci pytali wtedy właściwie tylko o dwie rzeczy. Ci, którzy jej nie mieli, pytali, gdzie ją pobrać, ci, którzy mieli, pytali, jak ją przejść. Warto dodać, że chwilę wcześniej odbyła się siódma pielgrzymka do Polski Jana Pawła II. Miała ona miejsce w dniach 5-17 czerwca. Aby dodatkowo wprowadzić was w klimat tamtych czasów, dodam jeszcze, że 1999 rok to rok tak zwanego cudu w Pajęcznie. Władze Pajęczna, małego miasteczka około 50 km od Częstochowy, wiążą swe nadzieje ze ścianą czteropiętrowego bloku przy ulicy Dąbrowskiego. Coś, co tę ścianę odróżnia od innych, zauważyły dzieci z pobliskiej szkoły. Jak graliśmy we ferie tam w nogę tutaj, bramki my sobie zrobili, tam chłopaki patrzeli, to zobaczyli to. Jest jakaś twarz, ale nie wiadomo było, czyja to jest, to było zamazane. Dzieci o tym odkryciu opowiedziały rodzicom. Jakaś pani to zauważyła, no i rozgłosiła to, zrobiła zdjęcia i tak to się zaczęło. Wieść o cudzie na Dąbrowskiego szybko rozniosła się po okolicy. Pod blok zaczęli przychodzić ludzie, miejscowi i przyjezdni. Dzisiaj przyjechałam dopiero, 20 km. Specjalnie pani przyjechała, żeby... Specjalnie właśnie, na swoje oczy zobaczyć. Widzę twarz, te dołki od tych oczu, w nos, usta. Jak jest ta kreska, to później tu w ogóle te włosy, tak jakby była angielka czarna. Początkowo myślałem, że to jest Kopernik, ale skłaniam się ku temu, że to jednak jest wizerunek chyba tego Chrystusa z całunu turyńskiego jakby. Twarz jest, oczy, wszystko, całe zarysy, włosy, koronę widać.
Dyskusje o grze w internecie zostały dostrzeżone przez dziennikarza Secret Service. W numerze 73 można było przeczytać. Ostatnimi czasy na grupie dyskusyjnej można było zauważyć wielką liczbę postów dotyczących gierki Operacja Glemp. Histeria, jaka rozpętała się na tym punkcie, osiągnęła niebywałe rozmiary, żeby jeszcze było się czym podniecać. Oto krótki fragment jednej z takich dyskusji. Pozwoliłem sobie poprawić błędy ortograficzne. Pomocy. Utknąłem na drugim poziomie przy krypcie popiełuszki. Jak wywołać ducha popiełuszki? Już próbowałem wszystkiego i nie wiem jak. Pomóżcie. I co cię tak podnieca, gówniarzu? Że jakiś palant, żeby nie używać gorszych słów, napisał grę, która jest makabryczna i bluźniercza, a przede wszystkim obraża uczucia religijne ludzi wierzących? Myślisz, że jak masz komputer, to ci wolno wszystko? Nie pisz więcej takich durnych postów na listę, bo my tu nie mamy zamiaru tego czytać. A tak na marginesie, ta gra jest bluźniercza i nie zdziwiłbym się, jeśli autor pójdzie siedzieć, jeśli jeszcze nie siedzi. Przecież to proste. Zabierasz z domu Buzka. Pamiętaj, że najpierw musisz zgwałcić jego córkę. Złoty klucz i otwierasz nim grobowiec z Glempa. Tam masz akcesoria do wywoływania duchów. Jak wywołasz już ducha popiełuszki, zaprowadzisz się do burdelu, gdzie zabawia się Maniek Szaklewski. No proszę! I to ma być gra? To jest chamstwo! W roli wyjaśnienia, zarówno pytanie, jak i opis rozwiązania to taki dowcip internautów. Rozmowa, którą przytaczam, dotyczyła rzekomej kontynuacji operacji Glemp, która nigdy nie powstała. Reasumując, nic takiego w grze się nie robi. Chyba muszę się wtrącić. Po pierwsze, to może ty jesteś gówniarzem, co? Po drugie, jak ktoś sobie napisał grę i udostępnił innym, to jego sprawa, a nie twoja. Nie chcesz, to nie graj. Z twojej wypowiedzi widzę, że znasz ją dobrze. A może gość jest niewierzący i mu zwisa, co inni myślą o tej grze? Jeśli się nie mylę, to ma do tego prawo. A tak poza tym nie przypominam sobie, żeby kryterium obecności na grupie była wiara w Boga. I nie rozumiem tego my. Co, towarzysze? Może sobie filtr nie czytaj. No to dam sobie na luz, bo szkoda czasu na gówniarzy. Znam ją, bo mój syn ją miał! Miał i już nie ma, bo mu to świństwo skasowałem. I zabrałem modem, bo dość już tych świństw z internetu się naoglądał. A co do gówniarzy, to się nie odzywaj, bo jak mniemam, mógłbyś być moim synem, więc się nie odzywaj. Ja nie pozwolę, żeby takie ohydne gry były w internecie i szkalowały Boga i naszą wiarę. Więc spadaj, synku! Powiem ci jedno, jeśli by ktoś taki jak ty mnie zaatakował normalnie, w realu, bym ci tę tłustą mordę obił na sino. I tak dalej. A dodam, że dalej jest jeszcze gorzej. Dla zainteresowanych umieszczam linka w opisie. Najwyraźniej sława tytułu przerosła młodego dewelopera. Choć jeszcze w sierpniu, jak to się mówi, kozaczył, że gry nie usunie, a po publikacji pierwszego artykułu na swojej stronie w sekcji o sobie dodał, że jego hobby to czytanie Gazety Wyborczej i artykułów Ziemowita Nowaka, to miesiąc później strony w sieci już nie było, a młodym programistą zainteresowała się prokuratura. W tym momencie o grze informowali już wszyscy, nawet w Faktach TVN Promo przestrzegano przed tytułem. Z kolejnego artykułu na łamach Kieleckiej Gazety Wyborczej z 16 września dowiadujemy się, że autor gry przyznał, że otrzymywał pogróżki. Co musi budzić zdziwienie, bo grożenie komuś, kto zrobił antyklerykalną grę przez osoby, które poczuły się nią urażone, czyli jak rozumiem wierzące, to takie trochę robienie prostytutki z logiki. Gazeta informowała też, że prokuratura postanowiła nie wszczynać postępowania, a uzasadnienie brzmiało tak. Gra ta ma charakter dość infantylnej prowokacji opartej na elementach występującego w części społeczeństwa antyklerykalizmu. Jednak nie obraża ona uczuć religijnych, bo nie jest publicznym znieważeniem przedmiotu czci religijnej bądź też miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Dalej redaktor streszcza uzasadnienie, zaznaczając, że zdaniem prokuratury gra nie znieważa takich obiektów jak krzyż, hostia, relikwia czy figura święta, a kuria, nawet gdyby była kurią biskupią, nie jest miejscem odbywania obrzędów religijnych. Dalej w artykule
Może najpierw wyjaśnię, dlaczego tak pikselują te teksty. Otóż jedyna możliwość ich przeczytania, przynajmniej w wersji cyfrowej, to wykupienie abonamentu. Dlatego zakrywam te teksty, bo najwyraźniej jest to mocno chroniona treść. Umieszczę linki do artykułów w opisie, ale bez abonamentu ich nie przeczytacie. Wracając do tematu. Dalej w artykule można przeczytać coś kuriozalnego. Ksiądz z parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie nie chciał komentować postanowienia kieleckiej prokuratury. Powiedział jednak: wszyscy w parafii odetchnęliśmy z ulgą, kiedy ta straszna gra zniknęła z internetu. Jesteśmy wdzięczni Gazecie Wyborczej, że o tym napisała. Kuriozalnego, bo to dzięki Gazecie Wyborczej o grze usłyszała cała Polska. Cofnijmy się odrobinę w czasie. Artykuł w gazecie ukazał się 17 sierpnia, a już 23 sierpnia gazeta opublikowała list od czytelnika, w którym internauta o niku Dziobak napisał: z niepokojem przeczytałem artykuł poświęcony grze komputerowej Operacja Glemb. Z niepokojem nie o treść gry, która jest tak głupia i nie zasługuje na jakąkolwiek reklamę, a już na pewno nie w gazecie formatu GW, ale o to, co spowoduje opublikowanie takiego artykułu. Bo cóż takiego odkryli dziennikarze gazety? To, że w internecie znajdują się śmieci, o których nie warto wspominać? Rzeczy, które większość internautów omija lub ogląda na zasadzie ciekawostki? List jest dość długi i ma wiele trafnych spostrzeżeń. Internauta dodał też: ciekawi mnie również, jaki cel miało pytanie postawione przez dociekliwych autorów artykułu prezesowi firmy, która zatrudnia tego młodego człowieka. Przecież nie wykorzystał on ani serwera swojej firmy, ani, jak możemy przypuszczać, gry tej nie napisał w godzinach pracy. Czy więc nie jest to jego prywatną sprawą i zawiadamianie jego przełożonych o tym fakcie nie nosi znamion donosicielstwa? Czy też błyskotliwi reporterzy spodziewali się usłyszeć, iż ten człowiek został zatrudniony właśnie ze względu na swoje poglądy? To byłaby afera. Lub też, że zostanie zwolniony. Gratulacje dla prezesa, że nie dał się wciągnąć w udawane oburzenie i zachował zimną krew, udzielając jedynej odpowiedzi, jakiej mógł udzielić rozsądny człowiek. Gazeta Wyborcza opublikowała także odpowiedź autora oryginalnego artykułu, dzięki któremu o grze usłyszał każdy. Powiela pan dość powszechny, romantyczny obraz wolnego internetu, który nie jest do końca prawdziwy. Co więcej, pogląd, że tak właśnie wygląda internet, może być niebezpieczny dla jego użytkowników. Internet podlega takiemu samemu prawu jak inne publikacje. Nie można w nim legalnie umieszczać pornografii dziecięcej, materiałów szkalujących inne osoby. Niestety, wśród młodych użytkowników internetu świadomość tego faktu jest niewielka. Mylą wolność z anarchią. Mam wrażenie, że dotyczy to również pana. W dalszej części redaktor dodaje: zapewniam pana, że mój artykuł nie został opublikowany ze względu na sezon ogórkowy i dlatego, że nie interesują mnie inne ważniejsze problemy, od których aż roi się w życiu. Ten temat jest ważny. Dlaczego młody człowiek ujawnia tak ciemną stronę swojej osobowości, mając odwagę podpisać się pod tym imieniem i nazwiskiem? W innym artykule na łamach gazety pan Nowak umieścił wypowiedź Ryszarda Markiewicza, znanego prawoznawcy, specjalisty w dziedzinie prawa autorskiego. Niedawno zaproponowałem, aby do przepisów prawa wprowadzić zapis o wolności od złośliwego niepokojenia. Nie dotyczyłby utworów satyrycznych i krytyki prasowej, ale umieszczenie prymasa Józefa Glemba w grze, której celem jest zabijanie księży, byłoby bezprawne. Na początku grudnia Ziemowit Nowak opublikował tekst pod tytułem Operacja Nowak. Materiał dotyczył tego, jaka była reakcja czytelników na całą aferę. Wielu wysyłało listy, część potępiała grę i twórcę, ale były też listy stające w obronie nie tyle gry, co samego autora. Był jednak jeden mail, którego fragment został przez dziennikarza zacytowany. Kontaktowanie się z szefem firmy, w której pracuje autor Operacji Glemb, było zwykłym chamstwem, godnym funkcjonariusza UBECI. Artykułami tymi pokazał pan, że pana miejsce jest w rynsztoku, razem z innymi podłymi ludźmi tego świata. Zachował się pan jak pismak ze szmatławca, zajmującego się wyimaginowanymi skandalami. Cały mail był w podobnym klimacie i zawierał wiele przekleństw. Pan Ziemowit odpowiedział na maila, informując nadawcę, że przez dużą ilość przekleństw list nie zostanie w całości opublikowany.
to był błąd, bo pan Ziemowit odpowiedział z personalnego maila, gdzie była doklejona wizytówka z numerem telefonu komórkowego. Już następnego dnia, 19 września, mój telefon komórkowy dostał szału. Dzwonił bez przerwy. Okazało się, że to e-bomber. Bombarduje mój telefon dziesiątkami komunikatów SMS. Tutaj redaktor wyjaśniał czytelnikom, co to jest SMS. Był 1999 rok, przypominam. Dalej czytamy. Robił to za pośrednictwem internetu, korzystając ze strony operatora telefonii komórkowej. Usługa nic nie kosztuje, można zachować anonimowość, wymyślając sobie dowolne dane. Informacje były bez sensu, na przykład ktoś mnie napadł, dzwoń na policję, wiozą mnie gdzieś w stronę Bocheńca, ratunku, albo 60 wykrzykników. Prześladowanie dziennikarza nie skończyło się na tym, bo oprócz nieszkodliwych, choć denerwujących wiadomości, ktoś zaczął na jego dane zamawiać co popadnie. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dostępy do stron dla dorosłych itd. Każdego dnia przychodziło tych ofert kilkadziesiąt. Musiałem cierpliwie odpisywać, że ktoś się pode mnie podszył i że rezygnuję z zamówienia. Na tym nazwany przez dziennikarza e-bomber nie poprzestał. Założył konto w popularnym niegdyś agregatorze grup dyskusyjnych, serwisie www.com.pl, gdzie jako Ziemowit Nowak obrażał kogo popadnie oraz gdzie prowadził, cytuję, w imieniu Gazety Wyborczej akcję tropienia czerwonych agentów i Żydów. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów, ale był jeden problem. Prokuratura nie ma jednak ani jednego komputera podłączonego do internetu. Przestępstwa w internecie to dla nas nowość, przyznali zażenowani prokuratorzy i poprosili redakcję o pomoc w zebraniu dowodów. Redakcja pomogła, ale chyba nic z tego nie wynikło. Kim więc był e-bomber, pewnie się nie dowiemy, ale pan Nowak miał swojego faworyta. Nie mam pewności, czy jest nim Jacek J., choć wiele na to wskazuje. Tak jak mówiłem, nie tylko Gazeta Wyborcza pisała o operacji Glemp. O sprawie i samej grze pisał też Komputer Świat. Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem słuchaczem Radia Maryja czy coś. Tak jak wszystkich śmieszą mnie kultowe trzy słowa. Chodzi po prostu o to, że gra wykonana została bez polotu i cały skandal opiera się na fakcie, że trzeba sprzątnąć prymasa. Niesmaczne i bez dowcipu. Autor przywoływał w tekście artykuł w Gazecie Wyborczej oraz komunikat, jaki został wydany przez Episkopat. I choć strona Episkopatu pozwala na przeglądanie wszystkich na pierwszy rzut oka dokumentów kierowanych do wiernych, to po długich poszukiwaniach poległem. Znalazłem tylko krótką notkę ojca Adama Schulza, rzecznika prasowego Episkopatu w tamtych czasach. Artykuły o tej grze wzbudziły w kraju dyskusję na temat etyki w internecie. Mam nadzieję, że teraz ta dyskusja się nie zakończy, ale ulegnie pogłębieniu. Może te rozważania zaowocują unormowaniami prawnymi dotyczącymi tego, co umieszcza się w światowej sieci komputerowej. Co właściwie sprawiło, że tak wiele osób poczuło się dotkniętych grą, która ewidentnie została zrobiona jako kawał, satyra? To może być trudne pytanie, ale też wcale nie musi być. Polska na progu nowego milenium była po prostu innym niż dzisiaj miejscem i nie chodzi tutaj o stan dróg czy brak ocieplenia na blokach. Ludzie w wieku 30+, często nie mieli wyrafinowanej wiedzy z zakresu informatyki czy gier, a nierzadko nie mieli na ten temat żadnej wiedzy niż ta serwowana przez media głównego nurtu, czyli gry złe, internet, Sodoma i Gomora. Cofnę się na chwilę w czasie. W 1986 roku w czasopiśmie Komputer redaktorzy zastanawiali się, czy oprócz nadziei komputeryzacja niesie nam jakieś zagrożenia. Niebezpieczeństwa są zawsze te same, odpowiedział profesor Mieczysław Gogacz, ówczesny kierownik Katedry Historii Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Link do pełnej odpowiedzi w opisie. Wróćmy jednak do właściwego okresu. Takimi słowami szanowana dziennikarka Katarzyna Wojnarowska na łamach tygodnika Niedziela w artykule na temat operacji Glemp opisywała, i tutaj nie wiem, czy chodziło o GTA czy o Carmageddona, posłuchajcie. W ubiegłym sezonie przebojem była gra polegająca na rozjeżdżaniu przechodniów. Wygrywał ten, kto zostawiał za sobą więcej bardzo realistycznie zresztą rozjechanych trupów. Jak oceniacie? Chyba Carmageddon, choć w tej grze nie wygrywa się przecież rozjeżdżając przechodniów.
To znaczy, to jest możliwe, ale nie słyszałem, aby komukolwiek na świecie się to udało. W każdym razie jasne jest, że pani redaktor w przywołaną przez siebie grę nie grała. Dalej możemy przeczytać. Zachęcam do udania się na pierwsze z brzegu profesjonalnie przygotowane stoisko komputerowe. Na ekranach większości komputerów będą zapewne gry. 5 minut wystarczy, by zorientować się, że nie mają one na celu wyrabiania naszej spostrzegawczości, refleksu czy oświęta naiwności, dobrego smaku. Ludziki o monstrualnych bicepsach będą się regularnie i z wielkim zapałem okładać pięściami, aż krew spłynie po ich wojowniczych buziach i stalowych ubrankach. Co? Nasz pistolet roztrzaska główki tuzina lub dwóch, nim pojawi się napis Game is over. Gra skończona. Zastanawia mnie, czy osoby, które miały takie zdanie w latach 90. są dzisiaj gotowe na rewizję swoich teorii, kiedy już wiemy, że nie mieli racji. Tak więc tymi oburzonymi byli w większości ludzie starsi, w dodatku w kraju mocno konserwatywnym. Komunikat z badań CBOS z marca 2015 roku podaje, że w 1997 roku 86% Polaków to ludzie wierzący. Zdecydowanie niewierzący to zaledwie 1%. W innym dokumencie GUS z kolei podaje, że od 1999 roku ilość małżeństw wyznaniowych spadła i to znacząco. Trzeba jednak zaznaczyć spadek małżeństw w ogóle w zadanym okresie, czyli od 1999 do 2018. Odsetek małżeństw wyznaniowych wśród wszystkich małżeństw był w 2018 roku najniższy w historii. Wynosi 61,9%. Nowszych danych nie znalazłem. Nasz kraj się zmienia. Laicyzacja podejścia obywateli do kościoła jest faktem. Za moich czasów na religię w klasie, gdzie było 30 osób, nie chodziła jedna osoba, dlatego, bo była innego wyznania. Dzisiaj, cytuję, w szkołach ponadpodstawowych, gdzie uczniowie powyżej 18 roku życia mogą samodzielnie o sobie decydować, zapisanych na religię jest zaledwie 32,16% młodych wrocławian, donosi Wyborcza. A Rzeczpospolita, publikując wyniki sondażu Ibris, podaje, że zaledwie 9% młodych ludzi, czyli w wieku 18-29 lat, ma pozytywny stosunek do kościoła, 44% neutralny, a negatywny 47%. Bez podziału na wiek okazuje się, że jedynie 35% ankietowanych miało pozytywny stosunek do kościoła katolickiego. Można zatem wysunąć teorię, że dzisiaj autor nie miałby takich problemów jak wtedy. A skoro nie dałoby się z tego ukręcić afery, to o grze pewnie mało kto by się dowiedział. W tym materiale to już wszystko, ale zanim się z wami pożegnam, chciałem jeszcze podziękować moim znajomym, których mogliście usłyszeć w tym odcinku. Jeśli spodoba się wam taka forma przedstawiania cytatów, to może zrobię z tego stały element moich filmów. A może ktoś z was czuje się na siłach i chciałby przeczytać jakiś cytat w jednym z kolejnych odcinków? Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.